teraz, to my teraz, my teraz nie dojedziemy, ale pójdziemy do winiarni. Taki mam bardzo sympatyczny wiersz dla głodomorów, którzy nie jedli obiadu. No i właśnie im dedykuję. Marzenie. Utwór sadystyczno-masochistyczny. Na początek merlot w głębokiej szklanicy. Niech język spaceruje sobie po winnicy. Potem jeszcze łyk chciwy starego syracha, by dusza skoczyła w wesołe ha, ha, ha. No, a dalej zupy parująca waza. Dajmy na to rosołku, w nim utko nie zawadza. Może być krupniczek lub barszcz ukraiński z jajkiem, z jakąś wkładką, reniferem fińskim. Czekają nas rozkosze podniebienia dalsze. Weźmy puchar tanata, nim pierogi z farszem, z grzybów i wątróbki pobudzą mruczenie, wiodące stołownika w stołowe zbawienie. Kolejną przerwę święcić trzeba z primitivo, z apelacji Mandurii. Zanim nożem żywo zaczniemy dźgać indyka w musztardowym sosie, zagryzając kaparem wiercącym dziury w nosie, bazylią, czosnkiem, octem. Toast za indyka warto przepić barberą z rżniętego kielicha. A gdy jogurt podadzą z mango, pistacjami, pucharek lodów z bezą, rumem, jeżynami, kończąc to marzenie, co się pięknie jawi, wypijmy gruzina, tęgie saperawi. A do podwieczorku, snując swe filipki, przy Barolo kosztujmy korbocki, łoscypki. Dziękuję. Drugi wierszy? No proszę. To za moment. Uwiedziony. Nie wiem, jak to się stało. Dałem się uwieść rogatej Noemi Campbell. Z jej długich rzęsów spływałem w niekończący się zachwyt. Zachwyt zmieniał się w uśmiech, który zawsze będzie pamiętać, o którym zawsze będę pamiętał. Czym zaimponowała? Powściągliwością w rozmowie i apetytem. W nim wyraża się cały urok życia. Także majestatycznością, arystokratycznym oddaniem się własnemu istnieniu, co dla każdej modelki jest, bo powinno być, czymś jak najbardziej naturalnym. Miss Wong, piękność lata, krowa. Jacek czytał wiersze o poecie romantycznym, a ja o poecie optymiście. Aponia w ogrodzie Epikura. Poeta optymista nie cierpi za miliony. Mieszka na dnie kielicha, tam gdzie wygodne dla niego prawdy. W życiu codziennym przyłóż do rany. Nie ma ludzi na zakupach, nie przelicza, nie potrzebuje wyznań. Każda do niego wzdycha. Nawet śmierć przegna na cztery wiatry w obce mu klimaty. Kiedy ktoś zarzuca mu coś nieoptymistycznego, z uśmiechem daje mu z buta. Niech cierpi i za niego. Karusek z lektur szkolnych. Też coś takiego miałeś o lekturach szkolnych. Biegam wokół ciebie jak karusek, pies Anielki. Wyjem z tęsknoty, nasłuchuję, węszę. Umiem służyć i szczekać wiernie. Ale ty lubisz koty. Kochasz moje zielone oczy, walczysz z uczuleniem. Jak w starożytności, seks, wino, łaźnie, niszczę cię, ale mnie pragniesz.
teraz bierz don dla ciebie specjalnie, bo mówiłam ci, że będzie tutaj z nawiązaniem do pieśniarza, znaczy do ulicy Szewskiej, czyli do pieśniarza na ulicy Szewskiej. Będzie tu wspomniany Marek Czuku, nie wiem, czy go ktoś zna oprócz naszych tutaj przyjaciół. To jest, tak jak Adam poprawiłeś, żeby powiedzieć, że polski poeta współczesny, tak miałam napisać, napisałam. Także natknęła mnie ta lokomotywa taka wystrzelona w niebo wasza właśnie. Pociąg do nieba. Tak, pociąg do nieba. Motto jest, czy pamiętasz dworce naszych rozstań, Boże na ptak? Stało się nieuniknione. Twój pociąg przewrócił nas z grawitacji. Mój był jeszcze w niebie. Odjedziesz. Będę siedzieć na stacji, na której Marek Czuku oddawał się kontemplacji. We Wrocławiu, gdzie jedna ulica wystarczy, by doprowadzić do pasji. A, brawo. Dziękuję bardzo, Don, to dla ciebie.